Nie łapiąc żadnej ryby, sąsiedzi pojechali do domu. Szkoda, że nic nie złapali. W końcu się przyjeżdża dla tej przyjemności. Ciesząc się spokojem, zobaczyłem coś w wodzie. Była to śnięta ryba. Jestem trochę przesądny. To oznacza coś złego. Chwilę po swoich przepowiedniach przyszła straż wędkarska. Nie trzeba było dużo czekać, ale całe szczęście nie dostałem żadnego mandatu ani nic w tym stylu, ponieważ używałem maty, która nie była zgodna z przepisami na tym łowisku. Przyjechałem wypożyczyć matę. Z tego co się dowiedziałem, 250 koron czeskich na 7 dni lub na 3, też 250. W oddali zauważyłem dwie świecące buteleczki. Pewnie prezent dla ochrony łowiska. Szybko ruszyliśmy do miejscowości Chlumiec, 4 km dalej. Tu właśnie widzimy rybarskie potrzeby. Rybarskie potrzeby, czyli sklep wędkarski. Kupiłem linkę główną. Nie taką jak sobie życzyłem, ale nie była zła. Nie była najgorsza nawet, mogę powiedzieć. Wróciliśmy na łowisko. Szybko rozłożyłem nową matę wypożyczoną. Teraz już wszystko jest zgodnie z przepisami. Zacząłem nawijać linkę główną do wędki numer 1 ze zepsutą szczytówką. Jak widać na załączonym oprasku, szpulę wrzuciłem do wody, żeby dobrze się nawinęła. Już nawinąłem żyłkę, przestawiłem wędkę numer 1 na wyspę polową, ponieważ wiatr wszystko pchał w tą zatokę. Pomyślałem, może zaskutkuje. Jak widać, wędka numer 1 przestawiona. Wszystko właśnie tutaj, w ten punkt. No i co, pozostaje czekać. Leżałem sobie i obserwowałem z samochodu, przepraszam, z mikry, wędki. I rozmyślałem. Aż tu nagle zaczęły przyjeżdżać samochody. Jeden po drugim, aż w końcu zrobiła się spora grupa. Gdybym wiedział wcześniej, co to za super ekipa przyjechała. Sporo ludzi, 6 tylko tych, którzy wędkują, reszta to pomoc. Taka jak kamerzyści, fotografi, ktoś z gazety. Przestało mi się na chwilę, aż tu nagle obudziła mnie straż wędkarska. Kazała mi przestawić wędki, ponieważ moje wędki nie były wywiezione w odpowiednie wyznaczone pole, które mam obławiać. Znalazłem odpowiednie miejsce. W tym miejscu będę wstawiał 2 wędki. Niestety, na tym, co miałem, nie mogę dalej łowić. Jak pamiętacie z poprzedniego filmu, miałem problemy z oczkiem numer 1, dlatego żyłka idzie przez oczko numer 2. Omijam oczko numer 1. Pogoda była jak widać. Deszcz, deszcz, jeszcze raz deszcz. Zbliżała się noc. Ja z nadzieją, że to będzie noc cudów. W ciemności pojawiło się niebieskie światełko. Oznaczało, że był pik. Tak zwany pik. Po chwili przyrodził się w odjazd. Nie nagrałem tego, ale zobaczcie sami, co nagrałem. Rybę wyciągnąłem na brzeg. Był to karp. Nie aż taki duży, jakbym chciał. Ważył około 10 kg. Ale cieszę się, że po przestawieniu wędek, wysądowaniu wcześniej, dopiero w pierwszym dniu karmienia, czyli inaczej zanęcenia, już była rybka. Niewielki karpiszonek wrócił do wody, do swoich braci. Postanowiłem zwiększyć kaliber. No właśnie taki, żeby nie brały malce. Zwiększyłem tylko na jednej wędce, a u naszych znajomych coś tam się dzieje. Widzę z daleka, że złapali rybę. Obudził mnie gwizd wiatru i oczywiście latający namiot. Wędki miałem wywiezione,
więc mogłem się zająć tym namiotem. Przestawiłem go i przywiązałem pomiędzy drzewami. Tym razem się postarałem, żeby nie fruwał. Namiot zakotwiczony. Wędki stoją gotowe, czekają na branie. Kaczka ucieka. Gdzie uciekasz, kaczko? Tu, jak widać, są oznaczone punkty, w których znajdują się moje zestawy. Pozostaje tylko czekać. Doba 3, 4, 5. Niesamowite przeżycia. Zobaczcie sami. Ja pierdolę, ja nie wierzę w to. Przysłonić kula.